Siemaneczko, witamy ponownie w karierze zawodnika. Karierze zawodnika, nieważne jakiego klubu, do tej pory się nazwy nie nauczyłem, jak oni tam mają. Jak widzieliście w ostatnim materiale, zostaliśmy zepchnięci na ławkę rezerwowych, mamy to ogólnie rzecz biorąc, sama powiem gdzieś. Lecimy na treningi, słuchajcie. Treningi wyglądają jak zawsze w ten sam sposób, czyli wybieramy jeden schemat i go sobie udoskonalamy. Wszystkie ćwiczenia, które są zdobyte powyżej A, poniżej A, powyżej A się nie da, poniżej A będziemy poprawiać w momencie, gdy zakończymy resztę prób. Jak widzicie, mamy dostępne 3 punkty. Więc zaczniemy standardowo od ćwiczeń. Kto nas ogląda na bieżąco, ten wie, jak zaczynamy i jak to u nas wygląda, moi drodzy. Dobrze, zaczynamy. O nie, niestety te ćwiczenie, którego bardzo, bardzo nie lubię, strzał. Tu trzeba wyczuć. Dobrze, to nam się udało, bardzo nas to cieszy. Tutaj też bardzo dobrze, ojojojojoj. Tylko, że tu trzeba troszeczkę czasowo, słuchajcie, czasowo, a i słabo, bardzo słabo. Batyst, czyli my, bardzo dobrze strzelamy naszym zawodnikiem i to będzie pewnie ostatni strzał, bardzo ładnie. I jeszcze jedna, a nie, nawet nie dali nam dokończyć próby, to świnie. Dobrze, jakiś tam strzał, niestety nie, płasko. Dobrze, bardzo dobra próba, 15 tysięcy punktów zdobytych. Bardzo dobra próba. Zobaczmy teraz. Bramkarz wchodzi na bramkę, więc tu może być dosyć ciężko. W miarę parę punktów złapaliśmy. Po krótkim słupku bardzo dobrze złapane. No i zobaczmy teraz. Może tutaj coś przykręcimy. Niestety się nie udało. No i mamy ostatnią spróbę. Dwie piłki na boisko. Jak to tak może być? Dobrze. Zobaczmy, jak te ćwiczenia nam się uda rozgryźć. Czy nam się je uda rozgryźć? Ciężko będzie. Ciężko będzie uzyskać dobry, słuchajcie, wynik. Aha, już widzimy tutaj po krótkim słupku tym razem. Musimy się ustawić. No i po krótkim słupku troszeczkę punktów zdobyliśmy. Kolejny strzał po krótkim słupku. Niestety nasz zawodnik nie zrobił tego. Zobaczmy teraz. Ależ pięknie uniesiona piłka. No niestety, słuchajcie. Niestety, słuchajcie, mamy bardzo, bardzo kiepski wynik. Ok, kolejne z ćwiczeń. Zobaczymy, co my tu musimy zrobić. Strzelaj na bramkę, może tutaj się pobawimy troszkę. Aha, ok. Dobra, my już tutaj bardzo ładnym podaniem do naszego zawodnika i nasz zawodnik po krótkim słupku nic ciekawego tu nie wymyślił. Zobaczmy teraz przyjęcie piłki i uderzenie. Bardzo dobry, mocny, kąśliwy strzał. Tu trzeba uważać na pozycję spaloną i teraz bomba, ależ to pięknie weszło, słuchajcie. I od razu dośrodkowanie do naszego kolegi. Mamy pozioma. Zobaczmy. Ajajaj, chciałem to zrobić moc. Ciekawie, ciekawie, ciekawie. Aha, on wybiega. Dobrze, już wiemy, jak to zagrać. Okej. Okay. Przyjęcie piłki, spalony niestety, słuchajcie. Od razu tutaj podanie, teraz spalonego nie będzie i petarda z dystansu. Mamy poziom A, więc nie ma się czym przejmować, przechodzimy oczywiście dalej. Trening kontrataków, ojej, ojej. Tego bardzo mocno nie lubimy, no ale cóż, jak trzeba, to słuchajcie, trzeba. Tutaj niestety nie udało się. Zobaczmy, co się zadzieje po obrębie boiska. Bardzo dobrze przejęta piłka. Już tu biegniemy. Tak jest, tak jest. Czy ktoś tu nam wyjdzie na pozycję? Chyba nie. Tak myślałem właśnie, że gówno z tego będzie. Niestety. Ależ pięknie nas ograł. Jak dziecko. Dobrze, lecimy dalej. Sfaulowano przeciwnika. No tu przynajmniej nie będzie poziomu F. Z tego, co widzę. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Niestety nie, nie zdążył nas zawodnik. Okej, ależ nas załatwił jak dziecko. Dobrze, ostatnie dwie próby. Ależ to zrobił. Ależ to zrobił, moi drodzy. No niestety, niestety. W obronie jesteśmy kiepsko. Gramy kiepsko 1 na 1.
Staramy się, ale gówno nam wychodzi. Kontra. Słuchajcie, czy to się uda? No może, a niestety nie. Dobra, słuchajcie. Teraz mamy poziom 9, kolejne 3 punkty do wzmocnienia. Wzmocnimy sobie oczywiście naszego gracza po dniu meczowym. No i dzień meczowy przed nami. Wschodzimy z ławy rezerwowych. Nie, z pierwszego składu. Znowu z tym Traore pajacem. Znowu z tym Traore pajacem, który jest obsługiwany podczas podań. No dobrze, moi drodzy, zobaczymy, co tu się uda ugrać. No może dzisiejszy mecz będzie troszeczkę lepszym. Może w końcu uda się ustabilizować naszą formę. No ale za momencik zobaczymy, jak ten mecz się rozpocznie dla nas. Jakie mamy zadania do realizacji? Ocena meczowa, oddaj 3 celne strzały, zalicz jedną bramce, bramkach, asystę. No okej, czyli my mamy znowu być jako taki typowy statysta, który niezbyt wiele ma do powiedzenia. Niewiele do powiedzenia w meczu. Okej, zobaczymy, co nam się tutaj uda, czy będziemy obsługiwani, jeżeli chodzi o podania, czy będziemy musieli się o to prosić. Bardzo dobre już podanie po skrzydle. Zobaczmy. Bardzo dobra wrzutka, troszeczkę za głęboko, jeżeli chodzi o bramkarza, ale nie wygląda ten początek dla nas źle. Już Batyst przy piłce. Może coś tu się uda. Może wycofa. Powinien wyłożyć. Wyłożył. Aj, bardzo słaby strzał. Bardzo słaby strzał, moi drodzy. Ale początek, 8 minuta, to taki pierwszy strzał do zapomnienia. Okej, troszkę cofniemy naszym zawodnikiem. O! No, nie powiedziałbym, że są spore szanse. Ponieważ, słuchajcie, ciężko nam się jest zaadoptować, jak gramy bez podań. Zresztą to jest zespół bardzo defensywny, jak sami widzicie. Okej, zobaczmy. Poda tam głęboko, podał, dobra. Może tu od razu zgramy, niestety się nie udało. 5-7 od razu ocena meczowa, nie wiem dlaczego. Czym to jest spowodowane? Słuchajcie, zobaczymy teraz. Zejdziemy troszkę do skrzydła na prawą flankę. No bardzo mozolnie wyprowadzają, słuchajcie, tą piłkę. Bardzo mozolnie. Zero takich akcji, szybkich akcji. Może delikatne zejście do środka. Trochę za plecy podaliśmy. Słabo. Wyjdzie na aut. Nie wyszedł na aut. Całe szczęście. Delikatny strzał. Jak można było to jeszcze nazwać strzałem? No niestety w tym klubie nam nie będzie łatwo. To nie będzie klub, w którym będzie nam łatwo cokolwiek. Łatwo cokolwiek, słuchajcie, ugrać. Niestety. Dobra, może od razu jakaś kontra. No w momencie, kiedy my wybiegamy faktycznie na pozycję, nie dostajemy piłki. Więc to jest ciekawe. Będzie jakaś długa wrzutka. Dobra, udało się zgrać. Aj, niepotrzebnie przełożyłem na lewą nogę. Chciałem koniecznie przyłożyć na lewą nogę, żeby nie strzelać z kąta. Ale cóż, zdarza się. Dobra. Traore będzie z nami współpracował dzisiaj, czy nie? Bardzo dobre uderzenie. To jest właśnie to, słuchajcie. Bardzo dobrze. No dobra, zobaczmy, 31 minuta. No może rzut rożny. Kiepsko. Może tu do nas. Tak jest. Aj, nie sądziłem, że ten Traore będzie wchodził. Akurat mogliśmy mieć fajną asystę. No, cena meczowa nam troszeczkę wzrosła, troszeczkę poszła w górę. No niestety, ale ten zespół nasz nie gra kontrami, na których, które my bardzo lubimy, bo też nie oszukujmy się, ale swojego zawodnika budujemy mocno pod akcję z kontry. Zobaczymy, co tu się zadzieje. Okej, może teraz, chociaż główka, tak jest, bardzo dobrze. Bardzo mnie to cieszy. My już wychodzimy tutaj na pozycję. Staramy się go obiec. Niestety za ciasny środek pola. No może teraz. Ostry kąt, co prawda. Tak jest! 1-0. Końcówka pierwszej połowy. Batyst zdobywa
Nam się ten bramkę. Rozpocznie na dobre. Bardzo dobre podanie od Traore. Może się uda jeszcze z nim w jakiś sposób współpracować. To się okaże, słuchajcie. To się okaże. Zobaczymy, jak to będzie w tym meczu. No, nie wygląda to źle. Nie wygląda to źle. Chyba tam drugi strzał mieliśmy na bramkę. Pokazuje nam, żeby troszeczkę wyjść do przodu. No okej, chciałem trochę powalczyć. Co prawda, no podaj do Traore od razu. No niestety słabo. Koniec pierwszej połowy. 1-0. Bramka naszego zawodnika. Całkiem dobry początek. Okej, lecimy dalej. Nie była to nasza ukochana drużyna, ale jak sami widzicie, wylosowaliśmy to z przypadku. Okej, lecimy teraz. My na prawą stronę, więc od razu do prawej. Okej, wycofanie piłki. Musimy troszeczkę szukać sobie tej pozycji. Środek pola jest mocno zagęszczony. Zobaczmy, może teraz takie mamy miejsca. Aj, słabe podanie. Akcja przerwana. Słabe podanie kolegów z zespołu. Tu może z przodu już troszeczkę powalczymy. Niestety się nie udało. Lepcze transfer. Ok. Dobre podanie. Ale słabe przyjęcie piłki i odbiór naszego zespołu. Ok. Może tutaj właśnie chciałem o takie podanie. Prosić Traore. Tu widzę, że dłużej się utrzymuje przy piłce. Może? Ajajajaj, zabrakło niewiele, a już mieliśmy podawać. Słuchajcie, już miało wyjść podanko z naszej strony. No dobra, zobaczmy teraz, jak rywale skontrują. Ładnie skontrowali, 1-1. No i zobaczmy. 3 strzały mamy, asysty nie mamy. Z asystą może być problem, chyba że tutaj Traore. Będzie to dwójkowa akcja, gdzie poda jeden do drugiego, drugiego wypuści na pozycję i tak się to skończy. Dobra, bardzo dobre podanie z głową. Okej, wypuszczenie. Kurczę, to jest takie właśnie granie troszkę na siłę. Za wszelką cenę wejść w te pole karne i zmienić wynik meczu. No ale nie daje nam to korzyści. Za bardzo też nie mamy z kim w przodu grać. W przodzie nie da się ukryć. No, cisną nas. Pożyjemy, zobaczymy. My w polu karnym. Okej, przejęcie. Dobra, wychodzimy do przodu w takim razie. Od razu może jakieś podanie. Tak, podanie od razu do nas. Ale nie zdążyliśmy. Może przejęcie? Niestety. Niezbyt wiele zabrakło. Tutaj staraliśmy się jeszcze trochę przypresować. No ale znowu przeciwnicy przy piłce. No nie wygląda to najlepiej. Nie wygląda to najlepiej, słuchajcie. Zobaczymy. Może jeszcze jakaś akcja się tutaj wyklaruje dla nas. O ile obrońcy powalczą, no już powinno iść zagranie do przodu, a widzimy cofnięcie do bramkarza. Zobaczmy. Bardzo dobrze, ale super podanie. Nie zdążyłem niestety odegrać piłki. Okej, tutaj walka. Widzę, że na raz poszliśmy. Trochę bez sensu. Troszeczkę bez sensu, słuchajcie. Zobaczmy. Oj, 2-1. No cóż, słuchajcie, no tak to jest, jak się właśnie gra w gra się w mecz obroną, no. Teraz super ofensywny, no. Super ofensywny niezbyt wiele da, jeżeli zespół jest usposobiony do gry w obronie. Dobra, może tu zejdziemy do skrzydła trochę. No, jak widzicie, jak szukamy pozycji wolnej, gdzie moglibyśmy zagrać, słuchajcie, to gdzie moglibyśmy zagrać, to dobrze! 2-1, bardzo dobrze. Nie, 2-2, przepraszam, straciliśmy bramkę. Ale to już jest lepsze niż, jakby nie patrzeć, podanie z naszej strony. Drugo, jak to się mówi? Asysta drugiego stopnia. O! Wiesz, kurczę. Asysta drugiego stopnia, też sobie wymyślili nazwy. Asysta to asysta. Raczej nie asystuje ten, co podaje do zawodnika, który podaje dalej.
Takie jest moje zdanie. Dobra, w miarę jakieś tam podanko poszło. Ok, wypuścimy go, zobaczmy co tu się zadzieje. Może coś, może ktoś? Nie, no słabe dośrodkowania. 88. Z pewnie takim wynikiem skończy się mecz. My jeszcze tu powalczymy trochę. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Powalczymy trochę i nawet się to udało, słuchajcie. Minutka, no i koniec meczu. 2-2, słuchajcie. I nie wygląda to źle. My z bramką na koncie. Asystą, jak to się teraz mówi, drugiego stopnia. Więc wygląda to całkiem dobrze. Dobrze, słuchajcie, widzę, że dwa zadania niezrealizowane. Znowu na ławkę wysłą. No matko. I znowu to będzie tak wyglądać, słuchajcie. My będziemy wchodzić na treningi. O, słuchajcie. Styl gry. Stałe fragmenty. Stałe fragmenty by nas interesowały. I szybkie podania. Podania górą. Piłkarski dryk oznacza się lepszą celnością przy podaniach i strzałach. I to chyba byśmy zastosowali u siebie. Wracamy, moi drodzy. Dobra, moja gwiazda. Rozwijemy troszeczkę zawodnika. A nie, tu jeszcze mamy coś niedokończonego. Chciałbym te tempo wykończyć już. Strzelanie, podania, dribbling. Wydaje mi się, że teraz powinniśmy się troszeczkę skupić na tych strzałach, słuchajcie. Okej, okay. No i coś tam w strzałach żeśmy sobie poprawili. Overall wynosi ile? 73, więc wygląda całkiem dobrze. A na dziś oczywiście z naszej strony, moi drodzy, to wszystko. Trzymajcie się, do następnego i cześć!